Obchodzimy rok Korczakowski i obchodzimy go w bardzo różny sposób. Jest bardzo wiele instytucji, które zdecydowały się opowiedzieć historię Korczaka po swojemu. Zgodziłam się zostać patronką tego projektu, bo jest niezwykły. Bo mam nadzieję, że otworzy nasze serca i nasze umysły na to, że takich korczakowskich dzieci wokół nas jest jeszcze sporo, nawet w tych najlepszych rodzinach, tak zwanych najlepszych rodzinach. Są takie dzieci, które jak te, które będziecie Państwo widzieli na dworcu centralnym, swobodnie przemieszczają się, niezaczepiane przez kogokolwiek, niepytane, co u niego słychać, co się dzieje w jego domu, zwłaszcza nie pytają o to jego najbliżsi. I to jest dla mnie najbardziej smutne. Uważam, że ten projekt pięknie wpisuje się w obchody roku Korczakowskiego, a że jest niezwykły, dlatego go popieram.